Siemanko, witam. Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj wybieramy się szukać sandaczy. No. Cel nadal ten sam. Sandacze do namierzenia. Także będziemy próbować dalej. Zobaczymy. Nowe miejsce. Tutaj jeszcze mnie nie było. Mam nadzieję, że coś uda się. Uda się fajnego upolować. Opa. O, dobra. Jak widzicie, mgła dość spora. Mamy w pełni nadal. Ale myślę, że nie przeszkodzi nam to w złapaniu fajnych rybek. Także nie przedłużam. Zapraszam do oglądania, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. A ja na tą chwilę się z wami żegnam i widzimy się już nad wodą, także trzymajcie się, piona. Siemanko, witam na miejscu. Próbujemy coś połapać. Jest mroźno od rana. Ale mam nadzieję, że coś fajnego. No coś się dzieje, bo ryby są aktywne, widać. Znaczy widzimy, że ryby żerują. Tylko niestety jeszcze nie żerują. Spadł, a to był sandacz. Ja. Ale uderzył. Kurde. Spadł, kurwa, drugi. W pizdu. Siedzi ryba, mamy rybę.
czupaczek. Jak zwykle zasłoniłem kamerką. Ale się skręcił. Opa. I tak, żebym się nie skąpał. Pięknie. Siemanko, no i jesteśmy na miejscu. I zobaczymy, co się uda. Jest ryba. Ale to tylko mały szczupaczek. Tak jest, tylko mamy małego szczupaczka. Mały rozbójnik. Szybko go wypuścimy i niech se płynie. Siemanko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj kolejna próba upolowania Zeda. Jest to już trzeci weekend z rzędu, kiedy wybieramy się za Zedami. W pierwszym tygodniu mieliśmy dwa kontakty, dwa brania. Jedno niewcięte, drugie spadek. Tydzień później niestety nic. Zero kontakty, no i dzisiaj kolejna próba, w sumie już ostatnia, żeby złowić Zeda z rzeki. No i mam nadzieję, że się uda. Także pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Myślę, że docenicie moje starania w walce z Zedami. A ja liczę, że dzisiaj coś fajnego dzisiaj się uda ustrzelić i
i w końcu będzie można go odhaczyć. No dobra, to tyle z mojej strony. Ja się rozbijam i zaczynamy obrzucać miejscówki. Trzymajcie się, pionowie.